Muzeum Wojska w Białymstoku dba o dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach widzenia, słyszenia i rozumienia. W toku przedsięwzięcia grantowego realizowanego w ramach projektu Kultura bez barier wyposażyliśmy naszą siedzibę przy ulicy Jana Kilińskiego 7 w szereg narzędzi dostępności. Na punkcie kasowym osoby z dysfunkcją słuchu mogą skorzystać z pętli indukcyjnej. W placówce dostępny jest także system FM. Ważnym udostępnieniem dla wszystkich zwiedzających jest tyfloplan umiejscowiony na parterze tuż obok wejścia do muzeum oraz na pierwszym piętrze przy wyjściu na wystawy stałe. Z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku zamontowano pola kontroli oraz specjalne listwy sygnalizujące wejście na schody. Oznaczono także toalety oraz szatnie specjalnymi tabliczkami z brajlem. Dbamy także o dostępność treści, które chcemy przekazać odbiorcom. Nasza strona internetowa jest zgodna ze standardem WCAG. Umieszczono na niej także teksty w języku łatwym do czytania i rozumienia. Wszystkie filmy publikowane przez muzeum zawierają transkrypcje. W ramach przedsięwzięcia grantowego opracowana została ścieżka zwiedzania do wystawy poświęconej II wojnie światowej. Dzięki kodom QR umieszczonych na dioramach wystawy każdy zwiedzający może wysłuchać przewodnika opowiadającego w prostym języku o treściach wystawy, także z audiodeskrypcją. W ofercie muzeum znajdują się warsztaty przygotowane z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Oferta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.mwb.com.pl. Zapraszamy!